Przez 3 dni miasto należało do studentów. Juwenalia to czas, kiedy młodzież przyjmuje klucze do miasta. W programie studenckiej zabawy nie zabrakło barwnego korowodu ulicami miasta, koncertów i zabawy do białego rana. Juwenalia są dla mnie zabawą, jedyną zabawą w ciągu studiów. Przed sesją można się zrelaksować, nabrać energii, mocy, żeby zaliczyć egzaminy i bawić się dalej. To jest już prawie koniec roku akademickiego. Można odetchnąć, chociaż też się zestresować i przed sesją, ale no relaks przede wszystkim. Mam nadzieję, że się tak będziemy bawić, że nie rozwalimy tego miasta. Mamy w końcu Batmana. Jesteśmy studentami, wszyscy, jest to nasze święto. Nawet Batman może czasami poświętować, szczególnie jeżeli chodzi jeszcze do szkoły. W tym roku oprócz zabawy była też zbiórka krwi dla potrzebujących. To pierwsza studencka zbiórka krwi w Sanoku. W specjalnym krwiobusie krew mógł oddać każdy, nie tylko studenci. Łącznie udało się zebrać jej blisko 7 litrów. Krew jest potrzebna, tak? Dużo ludzi choruje na różne choroby związane z tym, że nie mają tej krwi, czy im krwi brakuje. Więc myślę, że taka akcja jest bardzo fajna i możemy tym się przysłużyć wielu osobom, które są po prostu chore. Ciągle są jakieś wypadki, ludzie chorują i cały czas jest potrzebna. No, warto oddawać, bo można uratować życie drugiemu człowiekowi. Jestem honorowym krwiodawcą i sądzę, że takie akcje są potrzebne, gdyż każdego roku są straszne wypadki samochodowe i ta krew jest naprawdę potrzebna ludziom. Jest to akcja bardzo potrzebna. Wychodzę z założenia, że jeżeli można pomóc, to po prostu trzeba to zrobić. W sobotę zabawa przeniosła się na Sanockie Błonia. Jak zwykle nie zabrakło koncertów. Na scenie królował rock. Gwiazdą tegorocznej imprezy była grupa rzeszowska Haratacze. Relacje i transmisje na żywo z sanockich juwenaliów przeprowadził portal isanok.pl. I'm telling you, it's not coming back.